Jak malutką i słabą Szkocją podbić cały obszar Brytanii, a szczególnie tą czerwoną Anglię, i następnie pokonać francuską armię lądową, by uczynić Francję waszym wasalem, co pozwoli wam zrobić osiągnięcie Old Alliance Reverse. Czyli jako Szkocja musimy mieć Francję na wasalu i jednocześnie nie możemy tworzyć Wielkiej Brytanii. Przy okazji dokonajcie inwazji na Nebę z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Naszym jedynym początkowym rywalem jest Dania i też ją bierzemy. Dodatkowo weźmiemy Anglię, bo wiadomo, że będziemy chcieli ją uszkodzić. Raczej będę unikał początkowo sojuszu z Francją, mimo iż bylibyśmy go w stanie zrobić, nie wiem, poprawiając relacje, obrażając Anglię, ale nie chcę być wciągnięty do wojny o Maine, dlatego biorę sojusz z Burgundią oraz spróbuję złapać Królestwo Aragonii na sojusznika, bo w momencie, kiedy zaatakujemy Anglię, najprawdopodobniej Portugalia, która jest ich jedynym sojusznikiem, odpowie na wezwanie. Nasza ekonomia jest bardzo słaba, więc na pewno nie możemy sobie pozwolić na utrzymanie armii na początku. Nawet wyłączymy fortecę, bo raczej nie zostaniemy zaatakowani na starcie rozgrywki. Raczej liczę na to, a jak zostanę, to pójdzie alt F4. Spróbuję też zdobyć kilku irlandzkich wasali, więc róbmy siatkę szpiegowską, żeby ich tutaj po kolei zdobyć. Foków zmieniam na punkty militarne. Co prawda potem będziemy potrzebowali tego sojuszu z Francją, ale wolę mieć pierwszą wojnę osobno z Anglią, żeby wziąć jak najwięcej dla siebie. Początkowo w Stanach rozdajemy sobie po każdym jednym punkcie, odbieramy ziemię, chociaż zobaczymy, bo może rzeczywiście się okazać, że Maine zostanie oddane bez wojny, to wtedy nam się przyda sojusz z Francją jak najszybciej, więc poprawiajmy z nią jednak relacje. Najpierw zrobimy klejma na Ulster i potem tak po kolei. Mamy 100 punktów administracyjnych, lecimy w poprawę stabilności i następnie bierzemy tańszych doradców, i których i tak na razie nie będę używał, bo nas na nich realnie nie stać. Dałbym głowy, że kiedyś Szkocja miała ciężkie okręty na starcie, naprawdę. Roszczenia do Ulsteru wysuwamy, atakujemy i osobno wzywamy Desmond. No i się wydarzyło. Wojna stuletnia i teraz mamy wojnę pomiędzy Anglią i Francją, czyli dobry scenariusz dla nas. Może to nie był najlepszy pomysł, ten desant, zaraz zobaczymy. Tylko 3 minusy, dobry, no zaraz zobaczymy, czy wygram tą bitwę, czy nie. Easy! Chyba poprawili coś z wasalami, bo za wzięcie na wasala jest 5, a za zjedzenie całej prowincji 7 agresywnej ekspansji. Po zjedzeniu wypuszczam Ulster oraz Cork. I teraz jeszcze kolejnych zdobędziemy, ale wcześniej przyjmijmy przywilej Strong Duchies. Mamy fuksa, pojawił się dziedzic u Anglii, więc nie będzie wojny róż, czyli będą bili bardzo długo, oby jak najdłużej króla 000. No i mamy naszego małego swarma wasali. No w sumie może jeszcze teraz armii nie wystawią, ale mnie głównie chodziło o to, żeby nam zwiększyli limit wojskowy, który się zmniejszył. Czemu? Cyk, kolejni wasale. Oh my god, tournament przed wojną z Anglią, wyjebiście! Dorekrutujmy najemników z Frislandii, czy z czegokolwiek. 1450 i wypowiadamy wojnę Anglii. Co prawda ona zaraz skończy tutaj wojnę z Francją. Naszym celem będzie zdobycie Northumberland. To chyba kojarzę z Wikingów, że coś takiego było. Tak, wiedziałem, że mi działu będzie brakowało. English flota robi mi kuku, wycofać się. Nie. Anglia zdesantowała się do Calais. Okej. Okay. To jest niespodzianka. Naprawdę mój przeciwnik wziął najlepszego generała i poszedł atakować Burgundię, zamiast przyjść i zniszczyć moją armię. Okej, okay. Pamiętajcie, Anglicy zawsze tak robią. W momencie, kiedy ktoś robi inwazję na wyspę, to oni robią inwazję na kontynent. Tak, to robi bardzo dużo sensu. Poprawili chyba AI w tej grze. Teraz, kto pierwszy dopadnie armię angielską? Francuzi? Czy może jednak Burgundczycy? Odpowiedź, ani ten, ani ten. No, stali się, patrzyli. Odpowiedź jednak brzmi: Lukas bije angielską armię pod Londynem. A nawet sadzę im stack wipe'a. What the fuck? O, no dobra, leci okupacja Anglii. Ktoś przełamał mury w Londynie. Poświęciliśmy życie nie moich żołnierzy, więc Londyn padł. No to jakby to powiedzieć: Release the Hound! Niech się zacznie, o, zabawa, bo boty naprawdę dobrze karpet siege'ują. Strach się bać, kiedy kraj, z którym toczycie wojnę, dostaje papieża. Dziękuję, Francja, dostałem właśnie man. Jakby to powiedzieć, dość łatwo poszło. Lannister White pisujemy, a tylko po to, żeby co jakiś czas, wiecie, resetować relacje z Anglią. No to tak, dużo pieniążków dla nas leci. Wojenne reparacje oraz najważniejsze prowincje, trzy fortece wraz ze stolicą oraz prowincja pod handel. To raczej zaboli Anglię. Heh,
zadziwiająco małe straty. Pozbywamy się naszego następcy tronu, bo jest beznadziejne. Dobra, raczej zrywam relację z Burgundią, nie będzie nam ona potrzebna. My potrzebujemy Francji teraz jako sojusznika. Przynajmniej chwilowego. Serio! I teraz posiadanie sojuszu z Francją daje nam pierwszą misję oraz no, następujące roszczenia. Dlatego też nie zabieram tych prowincji w tej wojnie teraz. No i w sumie teraz musimy zacząć pozbywać się naszych wasali, bo mamy ich troszeczkę przydużo. Unie... Co tu się stanęło się? Druga wojna z Lannisterem. Resetowanie relacji z Anglią, więc nic w sumie złego. O nie, znowu mi flotę zatopią. Nie! Pieniążki oraz zrywamy sojusz z Portugalią, bo jednak jest mega upierdliwa. A pieniążki wydamy na wprowadzenie instytucji. A na pomniejszych państwach irlandzkich no, podbijemy sobie nasz prestiż. Ja tam lubię tanich doradców z dyscypliną. Ustawmy troszeczkę nowych kościołów. Chyba śpiący władca do kosza. Czy to jest to wydarzenie, w której kupuję sobie wyspę? Chyba tak. Ładne mam wysepki, nie? No dobrze, przynajmniej jest to Walezy. Ale czemu dali Węgrom, a nie mnie? Ten moment, kiedy Szkocją dostajemy roszczenia do całej Islandii. No co, Szkocja pod kolonię. Jeżeli bym planował dłuższą kampanię Szkocją, no to rzeczywiście szedłbym pod kolonię, czyli Exploration Expansion Ideas. Jako, że skupiam się tutaj na zrobieniu achievementu, będę szedł w idee ilościowe oraz handlowe, żeby mieć zwiększoną armię oraz zwiększoną ilość wojska. Dodatkowo będę to dopełniał ideami dyplomatycznymi, żeby później, jak przyjmę anglikanizm, zmniejszyć koszty podbijania Francji. A jeżeli ktoś z was ma inny pomysł na ideę tego kraju, napiszcie to w komentarzu i podzielcie się waszą opinią. Jej, Aragon się okazał być bardzo fajnym sojusznikiem, wpadł od razu pod Unię z Kastylią, ale na szczęście, czy ja potrzebuję jeszcze Francji? Dodatkowo jeszcze sprawdziłem, upewniając się, i ja muszę mieć wasala chyba na Francji, nie może być naszą unią personalną, więc jakby to powiedzieć, trzeba stworzyć sojusz antyfrancuski, a nie mieć Francję w sojuszu. To już co mogliśmy, no to wykonaliśmy, teraz bierzemy Kastylię oraz jeżeli się oh my god! No i tak się składa, że mamy na sojuszach teraz Austrię i Kastylię, czyli dwóch rywali Francji. Ale ta Francja jest jakaś przepotężna. Mega duża. W sumie boję się tej Francji. Yeah, wojna o York i... O, dużo tych innych krajów. Jak najbardziej. Serio? To tak, mogę toczyć bitwę i sobie strzelać prowincję? Jak miło. Ej, fajnie te nasze jednostki wyglądają. Od kiedy mamy skórkę indywidualną? Maryja Dziewica, coś tam, nieważne. Szturmujemy na całego. A nie, mało moralki? Dobra, nie powinniśmy szturmować z tak niskimi moralami, ale co złego, to nie my. Atakujemy. Ta angielska armia nie wyciągnęła wniosku. Ja, mamy cię! Ja myślę, że jak go nie widzę, to go nie widzę. Ojej. Moja ulubiona część po zniszczeniu angielskiej armii, czyli klikanie do Carpe Siege'a. Kółeczko! Kulturę angielską raczej chcemy mieć jak najszybciej akceptowalną. Dobra, włączmy tańszych doradców i zamiast nich odpalmy. Budujmy nasze markety wszędzie, gdzie potrzeba. Wasaluję pokojowo kilka nacji irlandzkich, które nam tutaj pozostały. I podobna krótka wojenka o skrócenie czasu relacji. Na tym podejściu coś nie mam szczęścia do władcy. Umrzy! Mamy szansę nad Unię nad Dureksem, zobaczcie. Leci mariaż. Największą armię na świecie ma Moskwa, a potem Francja, z którą musimy się bić. My jesteśmy dużo niżej. Ekonomicznie mnie nawet nie ma na pierwszej stronie. Oh my god. Francja 42 golda. Jeszcze zamiast Burgundia iść do mojego sojusznika Austrii, to poszła do Gellera. Austria jest cesarzem. Wiecie, jakiego Austria musi mieć pecha, żeby nie dostać Burgundii? Czas na co 15-letnią wojnę z Anglią, której nikt się nie spodziewał. Jak fajnie. Kastylia nam pomoże i zajmie się Portugalią. No co, on to per ucieka, jak on to robi? James, naprawdę! Nie, na tym podejściu moi władcy to banda naszych polityków w sumie. Mam was, ostatnie starcie z Nie, to nie będzie ostatnie starcie. Bo przecież go zaatakowali ich wcześniej, no nie! Jest, udało się, dawać, gincie, już mi się nie chce z wami biegać. Jeszcze raz, żegnaj nasz przepiski władco. Tak, patrząc na moje szczęście do dobrych władców, to może będziemy mieli dobrego dowódcę, prawda? Orzesz chuj. O kurd! Jamesi! Ten podział jest w wojnie jest mega niesprawiedliwy. 19% do 20%. No i nawet zaczynam mieć ładne granice. Prawda? Prawda? Powiedzcie, że mam ładne granice. Wii! Na pewno się nadają na granice, które mogą zasłużyć na lajka. Wow! Nawet jestem ostatnim Great Powerem. Tak! Advance! O, nawet jeszcze więcej coś mogę zrobić. Pierwsze rozwinięcie z R to albo agresywna ekspansja, albo transfer subject. Tak naprawdę by nam się przydał. Coś małe te udziały mam. Ja chcę więcej pieniędzy! Nie spodziewałem się oparu w tej bitwie. Ups.
ale rozbiliśmy naszego przeciwnika. Moja Szkocja chyba Jamesami stoi. James Stewart, epicki dowódca, James III oraz James następca. Dużo tych Jamesów mam. Szykujmy się do wojny z Francją. Kto jej nie lubi? Hiszpania, Moskwa oraz Austria. Serio, ostatnio się dowiedziałem, że Austria po angielsku to jest Austria. Jak Ostryga. Ciekawe. Dobra, handlówka raczej leci na dno, nie będzie nam przydatna. Chociaż mógłbym ją sprzedać. Zróbmy trochę tych okrętów desantowych tak, żeby pół wojska naraz desantować na Paryż od razu. Masakra, zaraz mi wybuchnie loli herezy. Wszyscy będą loli oglądali. Co to ma być w ogóle? Francja staje się naszym rywalem. Ma tylko 252% więcej marynarki i armii? Okej. Okay. Czemu ja wziąłem humanistyczne idee? Tak, miałem teraz 4 dni przerwy w nagrywaniu, więc totalnie nie pamiętam, czemu mam ilościowe i humanistyczne. What the fuck? Land leader shock? Czy ja bym chciał szok akumulować na tej Szkocji? Nie. Ja handlowe chciałem, dobra. Humanistyczne to były tylko tak na chwilę. Patrzę, że mam dużo tych buntów w Irlandii. Lećmy tutaj, poczyścić je. Irlandia będzie wolna. O ja jebie, ile Francja fortów nawaliła? 1, 2, 3... 3 koło siebie. What the fuck? Co oni tu robią? Maginota linia tu powinna być, a nie w środku Francji. Co to ma być w ogóle? Kraj wyczyszczony, wojsko w dół. Zbieramy na rozbudowę naszej ekonomii w Yorku. O, akurat mamy. Halo, York. A, dawajcie mi te prowincje. Dewujemy, budujemy. I czy wreszcie mamy 50%? 48! Oh my god. Dobra, jeszcze. Local trade power. Więcej. O nie, nowa generacja dowódców. Kogo wybrać? Tu widzę słowo dyscyplina, więc go biorę. Ale przekok z dyscyplinką, wyjebiście. Nadszedł koniec Anglii, atakujemy. Nie potrzebujemy raczej pomocy, damy chyba radę samemu. Mamy w końcu armię pod naszym dzielnym dowództwem. I kto powiedział, że nieopłacane wojsko nie zaleje przeciwnika? No kto to powiedział? Widzicie, to jest dowód na to, że morale w tej grze nie są potrzebne. Ten moment, kiedy twój sojusznik postanowił cię zaorać. O, darmowa piechota, jak wyjebiście. I kawaleria. Jak tak patrzę na te pipsy, tutaj 3, piechota 3, na 9 technologii mamy 4, dopiero kawaleria od 10 jest jakkolwiek użyteczna. Wiecie co? Ja w tym momencie robię, że konie przerabiam na parówki i dopiero wrócimy do konnicy na 10 technologii. Mój sojusznik, nie! Nie! Dobra, kończymy! Wojnę z Anglią, jej! Teraz Calais zostaje zdobyte przez Francję i idą zakład, że Austria przekaże Calais Francji. Anglia jest szkocka! Wreszcie! Podbiliśmy Londyn. I dostałem roszczenia do Wessex i Walii. Jej! O! Co będzie naszym nową stolicą? Edinburgh czy Londyn? A nie, to nie jest przeniesienie stolicy. Czy zabieramy Deva Londynowi? W sumie tak, bierzemy to, bo będziemy mieli gdzie rozwinąć po taniości potem kolonializm. Tak, kolonializm. Czas zbudować szkocką marynarkę wojenną. Jak się nazywa realnie szkocka marynarka wojenna? Serio jestem ciekaw. Nie wiem, czy Szkocja będzie umierała za galerę. Raczej nie. Ja chyba wiem, jaki pójdzie bonus dla nas. Zdradziecka Austria! No co za! Po podbiciu tych wszystkich naszych ziem zmniejszamy w nich autonomię. Tylko i wyłącznie władza absolutna Lukasa ma w nich być. There is no England here. Przedajemy ziemię, bo czeka nas rozwijanie Londynu. Gdzieś tutaj się pojawi nam kolonializm zaraz. Jeszcze się upewnię, że Londyn ma poziom 3 portu, tak wyjebiście. Jej, kolonializm. To chyba jako pierwszy kraj na świecie będę wprowadzał. Proto-industrialization? Arshire? What the fuck? Jakieś dziwne te misje. Szkoda, no serio, Paradox powinien zrobić innego patcha, gdzie reworkuje wszystkie stare misje. Co wy na to? Zostawcie lajka, jak popieracie. Mamy pieniążki, możemy budować naszą ekonomię. Ha. Albo gospodarkę, bo ekonomia to takie trudne słowo. Nawet możemy postawić parę kościołów. No dobra, nie parę, ale jeden. Dobra, czas przewieźć naszą epicką armię do Kastylii. No, ja używam Internet Explorer. The best przeglądarka ever. Operkę też mam. Ja liczę na to, że Austria zostanie baty. Ja tam siedzę od dawna na operze. Poszedłbyś do opery, a nie siedział na operze. Kurde, człowiek kultury. Sprzedajemy. O, jeszcze nie odbieram. To mam przejebane. Zobaczmy, jak stoimy militarnie. Mamy większą armię, no tylko artylerii nie mamy w ogóle. Nasi żołnierze będą głowami przebijali mury. Ekonomię mamy gorszą od Francji. Zająłem całą Brytanię i mam gorszą ekonomię od Francji. Co za noob tu gra. Kujcie moje armaty, kujcie. Oj, robią się, zobaczcie, jakie tutaj armaty nam się robią. War is coming. Ile tych armat tu narobiłem. Wow. Odpalmy muralki, bo zapomnę o nich na pewno. Gdzie one były? A to i tak jest na 25 lat. Mamy to! Mamy to! Ej, dobra, o co toczymy tą wojnę? O Reconquest czy Humiliate?
Nie, żartuję. Nasza ekonomia da radę! Da radę, naprawdę! Ile wydaje na armię? Fuck. To chyba więcej niż 3% PKB. W teorii mamy dwukrotną przewagę liczebną. W teorii. Nie pierniczę się, robię wall bridge. Ta Francja fortami stoi. Boże, ile ona ich tutaj ma. Masakra totalna. Ale Austria robi to, co miała robić, czyli odciąga nam Francję. Naprawdę? Przegrając francuską flotą? Jest, przedarliśmy się przez La Bourdie. Chyba. Prowincje przekażmy naszym wasalom, przecież od czegoś ich mamy, te z fortami. Jest, skończyliśmy nasze idee, co oznacza więcej pieniędzy. Dobra, mamy Wallbridge'a. Liczę na to, że skoro dowodzi tą armią kobieta, to zdobędziemy tą fortecę, naprawdę. O, konsolidacja, konsolidacja naszych regimentów. Szturmujcie, chłopcy, szturmujcie, macie motywację przecież na plecach. Halo? Boże, ile ich ginie? Oh my god! To nie miało wyglądać! To nie tak miało wyglądać! Ile tu jeszcze zostało? Dobra, 41! Po prostu rzeź totalna! Łof! Jest! Zobaczcie, armia szkocka już zdobyła 3 fortece, a hiszpańska nawet jednej nie. Masakra, przed chwilą miałem taką zagwozdkę. Jakim cudem Francja sama siebie oblega? Ale to przecież nie jest Francja, to jest Neapol. Ha! Ha! No nie, czeka nas ciężka bitwa z zakutymi łbami francuskimi pod... Lyonnais, czy jakkolwiek się to prowincja nazywa. Darmowy progres, jej. Zostawiłem pułapkę? Czyżby się udało? Tak! I od razu 21%, a nawet jeden tik tutaj nie był. Tymczasem Hiszpania wciąż oblega Narbonais, jak się to wybawia w ogóle? A zobacz, ile ja już zdobyłem. Ja już nie wiem, który mi fort pada po pierwszym tiku. Czy oni coś popsuli z tymi fortami? No i teraz trzeba będzie dorobić kawalerię. Serio, myślałem, że będzie parę bitew z Francuzami, ale ich zalałem. Nie wiem, gdzie jest Francja. W Wiedniu są Francuzi, do! I w wyniku naszej wojny z Francją odpaliła się reformacja w Landschuchtem. Dobra, czas zasponsorować sobie tanie pożyczki na tą wojnę. Tą wojnę? Tę wojnę? Tą wojnę? Tę wojnę? Cholera, nie wiem. Oczywiście, prowadzisz sobie zwycięską kampanię we Francji, ale nie, oczywiście, bunty musisz mieć, lećmy je poczyścić. No i zobaczymy, jak nasza... Boże, miała tu być oliwka. Oliwka, nie macie w tej bitwie. Ale mamy przewagę, nie mamy mniej morali, więcej dyscypliny, ale na razie ołnimy. Znowu jakieś przewały dostaliśmy. Szturm! Ale mnie oczy bolą od tej Francji, serio. Wow, ja zaraz oślepnę. Zobaczmy, jak taki stack sobie teraz poradzi w tej grze. Czyli 25-20 armat dochodzi tutaj wsparcie, więc my też zaraz doślemy. Powinniśmy dosłownie zmiażdżyć naszego przeciwnika. Tym bardziej, że mam naprawdę przekoksanego dowódcę. No, 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 takie łoimy. Wow. To jest śmierć dla Francji. No, swoje zrobiliśmy. Dobra, zobaczmy po kolei, jakie kraje możemy wypuścić. Gaskonie. Okej. Okay. Toulouse. Okej. Okay. Champagne. Okej. Okay. Orlean. Mały. Bordergor. Proszę państwa, mamy to. Pierwsza wojna za nami. Nie takie duże straty nawet. Dobra, musimy zjeść naszych wasali tutaj, Sligo i tak dalej. Przed wypuszczeniem wasali z Francji, więc niech to się nam się kuruje. No śmiesznie to wygląda. France. Wow, Commonwealth. Nie no, fajnie, 7 golda na wojennych reparacjach. Kolejne biorę dyplomatyczne idee, żeby mieć zmniejszony koszt prowincji. I połączę to raczej z naszym rozwinięciem religijnym. Pierwsza wojna z Francją i jak wyglądamy? Mamy trzecią wojnę, znaczy trzecią armię na świecie. Francja zaorana po całości. Nawet ekonomię mocno ich przeskoczyliśmy. Wyjebiście. Wypuszczamy naszych wasali. Potrzebujemy Champagne, Toulouse oraz Gascony. Tak, insulta mojego wasala. Super. Zwasolizowaliśmy Brytanię. No jakby nie patrzeć, w tym momencie mamy naprawdę sporo prowincji, które możemy żądać z powrotem od Francji. Rozbiory Węgier, Francja nie pomaga im w ogóle, bo zobaczcie, przez chwilę widać, że była wojna z Osmanem, teraz Polska się wzięła. Czas na budowę małej ilości manufaktur. Co z tą grą jest nie tak? Już chyba 8 władca, którego bym musiał zabić. Dobra, rozwinięcie z tej ery to Religious War, mimo wszystko. Dobra, jako że mamy mega słabych władców i następców, lecę State General. I to daje nam pewną możliwość bawienia się tutaj w monarchię albo w republikę. I kiedy to mamy, to władca nam rządzi 4 lata. Naprawdę, to musimy wybrać Henry'ego. Tak, i za 4 lata będziemy mogli wybrać kolejnego władcę. No to roszczeń trochę mamy. Tak troszeczkę. Dobra, czas zaatakować i będziemy odbijali głównie prowincje dla Gaskonii. Tylko trzeba jakąś znaleźć. Ty, ja chcę odbić Armagnac, gdziekolwiek to jest. To jest tu. Nie, jednak tą, bo tą widzę tutaj bliżej. Jej, lecimy. I tego od razu francuskie wojsko napotkaliśmy? Jak to wygląda?
115, skąd ja mam tyle dyscypliny? Wow. Albo even dostałem na dyscyplinkę, wyjebiście. Rozgromiliśmy francuskie wojsko, które się nie spodziewało naszego nadejścia. Mamy ludność, więc może szturmik jakiś malutki, żeby zająć całą południe Francji, zanim nadejdzie Hiszpania. Halo? Boże, ile ja ludzi straciłem. Ej. Ale beka w obu przypadkach tyle samo. The Church of E... A nie, przepraszam, Scotland. I tutaj było coś podchwytliwego, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, lecimy w dwójeczkę, bo dostajemy Centrum Reformacji. Jop, 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 jop. O fuck, jak to jest daleko? To jest zawsze w stolicy? Nie no, teraz już jest tylko totalne rozbieranie Francji. Jakkolwiek źle to brzmi. Dobrze, buntownicy, walczcie z okupantem. Jeszcze zeszli z tej fortecy, nie mogę. A to było 21%. Chciałbym pokazać jakąś bitwę, ale żadnych bitew nie uświadczymy chyba. Dobra, zamiast 480 punktów mamy 272% tylko. Nice. Burgundia poszła na wasala, bo jednak trochę terytoriów jest do odbicia. No to troszeczkę sobie tych prowincji odbiorę od Francji. Tak troszeczkę. Francja już nie jest goda bycia naszym rywalem. Zobaczcie, dużo z niej nie zostało jeszcze na dwie wojny. Duża wojna. Moskwa, Rzeczpospolita, Dania. Może. Weźmy naszych wasalach, żeby nam przesłali handel. Oh my god, że cały czas nie nagrywałem. Ja pierdzielę. Dobra, rok 1552 i jak widzicie, duży przeskok. Francja jest już naszym wasalem. Przepraszam, myślałem, że mam włączone nagrywanie. Nie było włączone, przez co nie widzieliście dwóch ostatnich wojen. W wyniku pierwszej z tych ostatnich dwóch wojen odbiłem pozostałe prowincje dla moich wasali. Potem złamałem trusa z Francją i od razu uczyniłem ją naszym wasalem. Może być mega nielojalny, zobaczcie, 339 agresywnej ekspansji, ale achievement tak czy siak został zaliczony. Old Alliance Reversed zrobione. Jako Szkocja posiadamy Francję jako naszego wasala. Kampania raczej dalej jest niegrywalna, bo w koalicji będziemy mieli praktycznie całą Europę na wschód od nas. Wszystkie państwa z Holy Roman Empire, Czechy, Węgry, Rzeczpospolitą, Szwecję, wszystko dosłownie będziemy mieli w koalicji. Jeżeli czujesz niedosyć rzezi i bitew po obejrzeniu tego odcinka, polecam odcinek z tego malutkiego Krymu, który toczy wojny z przepotężną Moskwą. Więc tak, będzie dużo bitew, dużo palenia ziemi, a na końcu stworzymy bardzo potężny kraj.